Siemaneczko, ziomeczki, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem oczywiście Croxy i w dzisiejszym odcinku chciałbym zaprezentować wam sposób na zarobek na naklejkach Virtus Pro. Ale przed tym konkurs na 20 zł PaySafe Card, jedyne co trzeba zrobić to zasubskrybować kanał wraz z dzwoneczkiem, zostawić łapkę w górę, napisać pomysł na kolejny odcinek w komentarzu oraz dołączyć do mojej grupy na Steam. Wyniki pojawią się jak tylko liczba osób subskrybujących mój kanał zwiększy się do 45%, więc zostawiajcie suby, a ja teraz zapraszam do oglądania. Jak dobrze wiecie, od jakiegoś czasu polska scena Counter-Strike'a przeżywa prawdziwy kryzys. W największym dołku znalazło się nasze ukochane Virtus Pro, które od finału Atlanty 2017, gdzie mierzyli się z drużyną Astralis, zaliczyli ogromny spadek formy, a co za tym idzie szereg błędnych i nieodwracalnych decyzji, jak chociażby wyrzucenie Taza, które w późniejszym czasie niosło ze sobą kolejne zmiany w głównym składzie VP. Takim sposobem w głównym składzie Polaków został tylko jeden reprezentant legendarnej Złotej Piątki, a mianowicie Snax. Virtusi w aktualnym składzie nie radzą sobie najlepiej, a samemu menadżerowi rosyjskiej organizacji powoli zaczyna kończyć się cierpliwość. W internecie zaczęły pojawiać się plotki, jakoby główny skład Virtusów miałby ogłosić disband, czyli rozwiązanie głównego składu. Według jednej z najbardziej doinformowanych osób, jeżeli chodzi o rosyjskiego CS-a, menadżer Virtus Pro prowadził rozmowy z zawodnikami ex-Dream Eaters, którzy ostatecznie odmówili dołączenia do Virtus Pro. Według tej samej osoby aktualnie prowadzone są rozmowy w sprawie przejęcia składu drużyny Avangard. Jedno jest pewne, w grę wchodzą naprawdę ogromne pieniądze. Dodatkowo niedawno pojawiły się również informacje, jakoby menadżer Virtusów dążył do zbudowania międzynarodowego składu. Jeżeli plotki okazałyby się prawdziwe, to byłby to definitywny koniec w pełni polskiego składu Virtus Pro, który mogliśmy oglądać nieprzerwanie od 2014 roku, gdzie wtedy do VP dołączyła legendarna Złota Piątka, a reszta to już historia. Z racji na to polecam inwestować w dowolne naklejki Virtus Pro wraz z autografami z tej drużyny, gdyż wiele wskazuje na to, że Virtusów jeszcze przez długi czas nie zobaczymy na kolejnym dużym turnieju rangi Major, a co za tym idzie, Polacy nie dostaną póki co żadnych nowych naklejek, więc będziemy musieli zadowolić się tym, co jest dostępne na rynku Steam. Również w przypadku rozwiązania polskiego składu naklejki Virtus Pro, jak i autografy wszystkich polskich zawodników z tej drużyny pójdą znacząco do góry. Dodatkowo warto wspomnieć, że Virtusi zmienili niedawno swoje logo, które według mnie nie prezentuje się tak dobrze jak poprzednie. Co za tym idzie, duża ilość osób będzie wolała sięgnąć po naklejki ze starym logiem Virtus Pro, które cały czas są dostępne na rynku, lecz ilość tych naklejek będzie bardzo mocno ograniczona z racji na to, że nowych naklejek Virtus Pro ze starym logiem już raczej nie zobaczymy. Jeżeli dojdzie do rozwiązania polskiego składu, to byłby to niewątpliwie bardzo duży cios dla polskiego CS-a, zwłaszcza, że nie wygląda na to, żeby aktualnie jakakolwiek drużyna mogła się choć trochę zbliżyć do tego, co kiedyś potrafili osiągnąć Virtusi. Byłby to definitywny koniec pewnej ery. Dajcie znać, co sądzicie o aktualnej sytuacji Virtus Pro i czy ostatecznie polski skład zostanie rozwiązany, czy też nie. Ja przypominam o konkursie na początku filmu, sprawdźcie również inne moje filmy ze sposobami na zarobek. No i co, ja się z wami żegnam, do następnych odcinków, trzymajcie się i piona.